Bardzo ważną rocznicę obchodzimy również dziś. 65 lat temu zakończono działania wojenne w Europie. Przez dziesięciolecia w Polsce obchodzono Dzień Zwycięstwa, ale nie 8, lecz 9 maja. Od kilku lat Dnia Zwycięstwa nie świętujemy, bo w 1945 roku Polska nie była wolna. Okupację niemiecką zastąpiła okupacja sowiecka. Ciągle występują rozbieżności co do konkretnej daty jej zakończenia. 8 maja 1945 roku o 23:01 czasu środkowoeuropejskiego nastąpiło przerwanie działań wojennych. At 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. Było to wynikiem podpisania dzień wcześniej przez Niemców aktu bezwarunkowej kapitulacji we francuskim Reims. Ten akt został na żądanie Stalina powtórzony w Berlinie. Tam natomiast podpisano go 9 maja. Stąd główne obchody w Rosji trwają właśnie tego dnia. Zakończona w 1945 roku wojna trwała w sumie 6 lat. Uczestniczyły w niej 72 państwa. Działania wojenne przebiegały na terytorium aż 40 krajów. Druga wojna światowa była największą i najkrwawszą w historii ludzkości. Zginęło około 50 milionów ludzi. Polska straciła ponad 6 milionów obywateli. Straty te ujęte procentowo w stosunku do liczby ludności były największe na świecie.